W tym roku, w 2016, w Europie zginęło już 5 Polaków. 2 osoby w Nicei, 1 osoba w Brukseli, w Niemczech 2 osoby. Czy to się da zatrzymać, tę falę terroru w Europie? Da się zatrzymać, ale będzie to bardzo długi proces i bardzo kosztowny dla zachodniej Europy. Na szczęście my jako Polska, jako cywilizacja łacińska, my jako społeczność, mam nadzieję, że się zachowamy. Ale to krew na rękach ma pani Merkel i ci wszyscy naiwni politycy w Europie Zachodniej, a może i także w Polsce, Nowoczesna Platforma, ci ludzie są odpowiedzialni tej tragedii, którą mamy w Europie. A właśnie co jako Polacy, jako Polska możemy zrobić, żeby do takich zamachów nie dochodziło u nas? Bo wiemy, że na przykład rząd Platformy Obywatelskiej zdradził wcześniej Grupę Wyszehradzką i zgodził się na przyjmowanie imigrantów. Zgodził się. I to już nie miało być 7 tysięcy imigrantów, tylko wiemy, że już ponad 11. Dzisiaj Unia Europejska mówi o mechanizmie solidarności finansowej, więc za nieprzyjęcie imigranta grozi nam kara za jedynego 250 tysięcy euro, więc to jest to kolejne kuriozum. My jako Polacy powinniśmy totalnie, fundamentalnie nie zgadzać się na ten dyktat Unii Europejskiej, która mówi, że musimy się zmienić, ale mam nadzieję, że już w naszej mentalności, w większości Polaków jest już ściana. My nie chcemy przyjąć imigrantów, chcemy im pomagać tam, na Bliskim Wschodzie czy w Afryce. I taki jest nasz kierunek. A tylko jeszcze przypomnę, że to Platforma Obywatelska, która dzisiaj mówi o demokracji, która mówi o prawach dziennikarzy, to oni strzelali do nas w czasie Marszów Niepodległości, to oni nadużywali prawa, żeby prawicę, żeby narodowo myślących Polaków docisnąć do ściany, a że Europa się zmienia. Panie redaktorze, mój syn był na tym jarmarku w Berlinie. Ja wiem, że ja już go nigdy nie puszczę i moich dzieci na zachód Europy, wszędzie tam, gdzie są większe zgromadzenia publiczności, czyli na koncerty, jarmarki czy mecze piłkarskie. Więc także my już musimy się bronić i naszych rodzin. Także Europa się zmieniła. A czy strefę Schengen należy jakkolwiek zawiesić? No bo w Niemczech żyje kilka milionów muzułmanów, którzy mogą bez żadnych przeszkód przekraczać polską granicę, co jest również z jakimś tam zagrożeniem dla nas. Tak, jest to wariant, który powinniśmy poważnie rozważyć. I tak jak my, narodowcy, podkreślaliśmy, przy kolejnej fali imigrantów może będziemy zmuszeni postawić też mur na granicy polsko-ukraińskiej. Te warianty muszą być przeliczone, muszą być rozważane. My też jako środowisko narodowo-demokratyczne nawet podaliśmy konkretne kwoty i liczby, jeśli chodzi o postawienie muru na granicy polsko-ukraińskiej. Tak, dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej suwerenności musimy takie warianty rozważać. A wracając do problemów polskich, naszych tutaj lokalnych, był pan wtedy w parlamencie, kiedy Platforma zaczęła okupować, z Nowoczesną zaczęli okupować mównicę. Jak pan to oceni, to zachowanie tych posłów? Okupowali mównicę i okupowali wyżej fotel marszałka Sejmu. Oni poszli dalej niż samoobrona. Czyli samoobrona, która była uważana za partię oszołomską, za nietolerancyjną. Dzisiaj Platforma poszła dalej. Jeśli ktoś dzisiaj jest, nie spełnia europejskich standardów, to jest właśnie Nowoczesna i Platforma. To są właśnie oszołomy. A czy może dojść do jakiegokolwiek Majdanu w Polsce, czy tam Ciamajdanu, jak sobie żartują w internecie? Nie wiem, jaki budżet przygotował pan Soros na ten cel, ale większość Polaków jest, myślę, rozważna i nie podda się tej manipulacji. Polacy chcą zmian w gospodarce, ulg podatkowych. My chcemy sprowadzić z powrotem do Polski naszych imigrantów, żeby tutaj pracowali, a nie chcemy brać udział w naszych wojnach. Dziękuję bardzo. Jeszcze ostatnie pytanie. Kukiz 15 w zeszły poniedziałek wystąpił z postulatem zmniejszenia VAT-u na e-booki i e-gazety. Czy mógłby pan to jakoś skomentować? No tak. W ogóle jesteśmy za zmniejszeniem fiskalizmu, za zmniejszeniem podatków. One nas duszą. Moją firmę, nasze firmy. Uważamy, że Polak jest oszczędny, jest pracowity i potrafi gospodarować swoim budżetem. Także to jest... Te ulgi są wycinkiem tego, o czym my mówimy szeroko w gospodarce. Czyli jak najmniej obostrzeń, a jak najwięcej wolności gospodarczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.